każdy coś tam bierze, a ja tracę. No i gdyby było 15 kandydatów, to bym pewnie jeszcze więcej stracił. Zbliża się już ta niedziela wyborcza i te preferencje polityczne się krystalizują, jak widać, na niekorzyść prezydenta. Kampania przed wyborami prezydenckimi wchodzi na ostatnią prostą. To jest policja, strzelają w niewinnych ludzi. Kolega doszedł w tytnicę. Ile? Po 15 minut przyjęła karetka i nawet nie dali do chłopaka dojść. Powinien być strzał strzegawczy w górę, oni prosto wycelowali pistolety i poszły strzały w trybuny. To odpowie za śmierć kibica. Nie ustają echa dramatycznych wydarzeń na stadionie w Knurowie. Dwa dialogi. Polsko-niemiecki i polsko-chrześcijańsko-żydowski. Angażowały go przez 70 lat. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Władysława Bartoszewskiego. Poniedziałek, 4 maja, Łukasz Sobolewski. Witam serdecznie i zapraszam na główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Ostatnie dni przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Obfitować będą wydarzenia z udziałem kandydatów. We wtorek planowana jest debata telewizyjna, niestety bez udziału Bronisława Komorowskiego, który zapowiedział, że debatować może, ale przed drugą turą. Z kolei Andrzej Duda wspólnie z małżonką wystosował list do wyborców, w którym prosi o poparcie swojej kandydatury. Nową jakością w obecnej kampanii są tak zwani kandydaci pozasystemowi. Na wznoszącej fali jest przede wszystkim Paweł Kukiz. O finiszu kampanii prezydenckiej Piotr Pawelec. Ostatni przystanek przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Niecały tydzień został kandydatom na przekonanie wyborców i uważne śledzenie sondaży, a w nich traci najwięcej Bronisław Komorowski. Po raz pierwszy notowania prezydenta spadły poniżej 40% w najnowszym badaniu TNS Polska. Komorowski twierdzi, że spadające poparcie to efekt długiej listy kontrkandydatów. Każdy coś tam bierze, a ja tracę. No i gdyby było 15 kandydatów, to bym pewnie jeszcze więcej stracił. Więc to jest normalne i dlatego trzeba się liczyć oczywiście z tym, że jest pytanie, jak szybko się traci. Aby nie stracić jeszcze więcej, Bronisław Komorowski konsekwentnie unika bezpośredniego starcia ze swoimi rywalami, którzy już we wtorek zmierzą się podczas debaty prezydenckiej. Prezydent będzie gościem w innej audycji, gdzie indywidualnie odpowie na pytania dziennikarzy. Rzecznik PiS protestuje przeciwko faworyzowaniu urzędującego prezydenta w telewizji publicznej. Sześciokrotnie na żywo pokazywany był Bronisław Komorowski. Andrzej Duda, pomimo tego, że miał wiele ważnych wystąpień, ani razu to się nazwijcie TVP Info, Komorowski Info, bo tak po prostu nie można. My się na to nie godzimy. Sztab Andrzeja Dudy liczy na drugą turę, w której wygrana z Bronisławem Komorowskim jest w zasięgu ręki. Druga tura będzie resetem. To będą dwa tygodnie, które mogą wstrząsnąć polską polityką i jeżeli jest dwóch kandydatów w drugiej turze, jest tam Andrzej Duda, to jest reset. Na rosnącej fali w sondażach znalazł się Paweł Kukiz. W tym samym badaniu, w którym Bronisław Komorowski traci aż 7 punktów procentowych, Kukiz zyskuje 5. I plasuje się na trzecim miejscu z 11% poparciem. To pokaźna grupa wyborców, która może być zapleczem dla nowej siły na polskiej scenie politycznej. Sam start w wyborach prezydenckich jest jednym z elementów prób odzyskania państwa dla obywateli, która trwa już od wielu lat. To nie jest jakiś, wie pan, wymysł znudzonego rockmana. Teraz jest etap kandydowania w wyborach prezydenckich a kolejnym naturalnym etapem jest próba wprowadzenia jak największej ilości posłów ruchu obywatelskiego. To jest część zbuntowanej klasy średniej, ludzi, którzy pracują od rana do nocy, którzy ciężko zarabiają pieniądze, którzy chcą żyć w kraju, który korzysta ze swoich szans i których nie pociesza wieczne mówienie, że wszystko świetnie w Polsce. To właśnie coraz mniejsza liczba niezdecydowanych wyborców, zdaniem politologów, jest przyczyną spadku poparcia Bronisława Komorowskiego w najnowszych sondażach. Zbliża się już ta niedziela wyborcza i te preferencje polityczne się krystalizują, jak widać.
widać na niekorzyść prezydenta. Andrzej Duda pojawił się dziś na pogrzebie Władysława Bartoszewskiego. Ostatnie dni kampanii w jego wykonaniu będą bardzo intensywne. W czwartek w Warszawie planowane jest specjalne spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Tego samego dnia w Sopocie odbędzie się szumnie zapowiadana konwencja Platformy Obywatelskiej. Będzie to ostatnie medialne zderzenie faworytów niedzielnych wyborów. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. Nie ustają echa dramatycznych wydarzeń na stadionie w Knurowie. 2 maja podczas meczu czwartej ligi między miejscową Konkordią a Ruchem Radzionków od policyjnej kul zginął tam 27-letni kibic. Użycie broni gładkolufowej podczas policyjnej interwencji przeciw kibicom, którzy znaleźli się na murawie stadionu, budzi ogromne wątpliwości. Zdjęcia z Knurowa nie przekonują, że zamieszki, które wybuchły podczas meczu, stanowiły zagrożenie dla życia policjantów. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Gliwicach. W ciągu ostatnich 2 nocy Knurów był widownią gwałtownych starć. W proteście przeciwko nieuzasadnionej brutalności grupy młodych ludzi atakowały policję. Kilkanaście osób zostało zatrzymanych. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Władysława Bartoszewskiego. Rozpoczęły się od mszy żałobnej, odprawionej przez kardynała Kazimierza Nycza w Bazylice Archikatedralnej. Uczestniczyli w niej najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi zmarłego i liczni oficjele. Po mszy świętej kondukt żałobny przejechał ulicami Warszawy na wojskowe powązki. Jan Korab. Uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, przez kilka miesięcy więzień Auschwitz, autor wielu publikacji historycznych. Jako dwukrotny minister spraw zagranicznych, orędownik pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. Uroczysta msza święta została odprawiona z udziałem wielu przedstawicieli władz Polski oraz prezydenta Niemiec. Jakich trzeba postaw, by mówić o wojnie ku pojednaniu polsko-niemieckiemu? By mówić o zagładzie ku pojednaniu chrześcijańsko-żydowskiemu? Albo by mówić o czasach PRL-u ku pojednaniu polsko-polskiemu? Bartoszewski rozliczać nikogo nie chciał. Jego postawa bardzo podobała się Niemcom. Jako Niemcy żegnamy dzisiaj człowieka, który wyciągnął do nas dłoń w czasach, kiedy gest ten spotkał się z nieprzychylnością obu stron. Żegnamy przyjaciela, którego bliskość była dla nas bezcennym darem i za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni. W ostatnich latach stał się aktywnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Niezwykle mocno i emocjonalnie krytykował Prawo i Sprawiedliwość, między innymi za chęć rozliczenia, choćby symbolicznego, PRL-u. Ostatecznie politycy dzisiejszej opozycji zdystansowali się od świadka historii po tym, jak stwierdził, że w trakcie II wojny światowej bardziej bał się Polaków niż Niemców. Był w 100% przyzwoity, a równocześnie zawsze kierował się zdrowym rozsądkiem. To wbrew pozorom niełatwe, szczególnie w polityce. Dziś nie mogło również zabraknąć tutaj prezydenta. Władysław Bartoszewski poznał Komorowskiego w ośrodku internowania w Jaworzu. Był w komitecie honorowym Bronisława Komorowskiego. Władku, miałeś odwagę i rację, głosząc, że warto być przyzwoitym. Poświadczyłeś to w pełni własnym życiu. Dziękujemy i z całego serca poświadczamy. Władysław Bartoszewski dobrze zasłużył się ojczyźnie. Władysław Bartoszewski w ostatnich latach był sekretarzem stanu w kancelarii premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Odpowiadał za kontakty polsko-niemieckie. Wciąż uczyłam się od pana odważnie stawiać czoła przeciwnościom. Mam nadzieję, że dobrze odczytałam te nauki. Do końca życia aktywny. W pośmiertnym liście podkreślił, że nie ma sobie w sprawach publicznych nic do zarzucenia. Ufamy, że dobry, miłosierny Pan odpuści mu ludzkie grzechy i słabości i przyjmie do swojego królestwa. Jan Korab, Telewizja Republika. Mszę pogrzebową Władysława Bartoszewskiego koncelebrował m.in. ksiądz Wojciech Lemański. Diecezja warszawsko-praska nie ukrywa zaskoczenia postawą kapłana. Mateusz Dzieduszycki, jej rzecznik, zapowiada, że postępowanie księdza Lemańskiego na pewno będzie przedmiotem refleksji ze strony władz kościelnych.
Wojciech Lemański włączył się do koncelebry podczas dzisiejszych uroczystości pogrzebowych profesora Bartoszewskiego i było to dla wszystkich zaskoczeniem. Formalnie rzecz biorąc, on nie ma zakazu odprawiania mszy świętych w tym sensie, że odwołał się od suspensy, od kary suspensy i to odwołanie zawiesza wykonanie tej kary. W związku z czym on nie popełnił tutaj, powiedziałbym, przestępstwa kościelnego. Natomiast no, to jest kwestia jego sumienia, czy decyduje się na skupienie uwagi mediów na sobie. No przecież rozmawiamy teraz o nim, a nie o profesorze Bartoszewskim, nie o pogrzebie. Czy to jest właściwe postępowanie, właściwa decyzja? I z pewnością to jego postępowanie będzie przedmiotem refleksji osób, które rozpatrują jego odwołanie od kary suspensy. W wydanym 20 stycznia komunikacie Kurii Warszawsko-Praskiej informującym o postanowieniu watykańskiej kongregacji stwierdzono, że do czasu zwolnienia z suspensy ksiądz Lemański nie może wykonywać czynności kapłańskich oraz nosić stroju duchownego. Sąd Okręgowy w Warszawie przesłuchał dziś w charakterze świadków posła PiS Jacka Sasina oraz dwie urzędniczki kancelarii premiera w procesie byłego wiceszefa BOR generała Pawła Bielawnego, oskarżonego przez prokuraturę o nieprawidłowości przy ochronie wizyt VIP-ów w Smoleńsku w 2010 roku. W procesie trwającym od ubiegłego roku Bielawny nie przyznaje się do zarzutów, za które grozi do 5 lat więzienia. Sasin zeznał dziś, że nie wiedział, iż rekonesans polskich służb w Rosji nie obejmował lotniska w Smoleńsku, a pismo MSZ, że lotnisko to może nie spełniać warunków, wpłynęło do kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, której Sasin w owym czasie był wiceszefem, już po katastrofie smoleńskiej. Według posła PiS praktyka w kraju była taka, że BOR sprawdzał każde miejsce, gdzie lądował prezydent i myślał, że w Smoleńsku będzie tak samo. Podstawą oskarżenia Bielawnego były opinie dwóch biegłych, według których m.in. sposób organizacji i realizacji działań ochronnych był niezgodny z zasadami BOR. W parkach i lasach zakwitły kasztany, w szkołach zaś ruszyły egzaminy maturalne. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają język polski, matematykę i język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Sesje egzaminacyjne potrwają do 22 maja. Dziś na egzaminie pisemnym z języka polskiego pojawiły się m.in. pytania dotyczące wpływu wolnej woli na los człowieka na podstawie lalki Bolesława Prusa oraz wizerunek matki w Dziadach Adama Mickiewicza i Zielu na kraterze Melchiora Wańkowicza. Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Z kolei tegoroczni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową. I tak się dziś sprawy miały. Przed nami już za chwilę prognoza pogody, po niej zaś wieczorne wolne głosy. Katarzyna Gujska-Hejke i jej goście. Na początek Krzysztof Wąsowski, prawnik, i Dariusz Loranty, były policjant, o śmierci kibica na stadionie w Knurowie. Później politycy, Tadeusz Iwiński, SLD oraz Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. My zaś ponownie widzimy się jutro o 19:45. Udanego wieczoru.